Cześć, witajcie. W cześć, słowniczku cześć. Dojechaliśmy do W. Tak. W jak WCDMA. Tak, tak w sumie dla porządku, bo mówiliśmy o tych GPRS-ach, HSPA i różnych LTN-o, więc o WCDMA trzeba wspomnieć, chociaż szansa, że go spotkacie, jest niewielka i ciągle maleje w związku z wygaszaniem sieci 3G. Ale no, było, więc wypadałoby powiedzieć, tym bardziej, że o pozostałych mówiliśmy. No cóż to jest to WCDMA? WCDMA jest to protokół transmisji danych podstawowy dla sieci 3G, czyli w momencie, kiedy wymyślano sieci 3G, to wymyślono, że będą przesyłały dane w standardzie WCDMA. WCDMA w momencie, kiedy powstawał, to był rewolucyjny, bo miał prędkości bazowo 384 kilobity z możliwością rozbudowania tego do 2 megabitów. To w momencie, kiedy mieliśmy 9600 bitów na sekundę, no to to wyglądało na wielkości kosmiczne, ale tak naprawdę... To był po prostu jeden z etapów, tak, który mieliśmy po drodze. Ponieważ wprowadzanie 3G się troszeczkę przeciągnęło, no więc w momencie, kiedy już to 3G wprowadzono, no to się okazało, że ten WCDMA to tak trochę z się i bardzo szybko został zastąpiony przez HSPA i później HSPA Plus, o którym o których mówiliśmy sobie. Poszukajcie na naszym kanale, czy nawet na tej playliście. Oczywiście na górze tam się w tej chwili wyświetla, więc sobie możecie naklikać. Także o WCDMA trzeba wiedzieć tyle, że to miał być standard bazowy, a stał się standardem przejściowym i I w zasadzie papa powoli mu robimy i tyle. Jak ktoś zobaczy, że mu się po WCDMA telefon łączy z BTS-em, to napiszcie w komentarzach, bo ciekaw jestem, czy to w ogóle jeszcze gdzieś funkcjonuje. A my widzimy się przy kolejnej już literce i powoli zbliżamy się do końca alfabetu. Trzymajcie się. Cześć.